1 lipca w Ząbkowicach Śląskich nastąpiło oficjalne otwarcie zamku po rewitalizacji. Projekt wart ponad 4 miliony złotych w połowie został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przez ostatni tydzień czasu między otwarciem, a dzisiaj takim symbolicznym, oficjalnym otwarciem ponad 1200 osób już obejrzało ten zamek. Przez tydzień czasu to jest bardzo dobry wynik, więc bardzo się z tego cieszymy. I tak, oprócz krzywej wieży, która jest ogromnym symbolem Ząbkowic Śląskich, to właśnie ten odrestaurowany kolejny fragment naszego zamku staje się ciekawą atrakcją. Oko cieszy w każdym razie. Bez względu chociaż, że wiek już troszkę i wzrok nie jest taki ostry, ale widać te zmiany, że gołym okiem, że są bardzo duże. Generalnie też jestem zadowolony z uprzątnięcia tutaj wnętrza, czyli dziedzińca, ponieważ tutaj była betonowa taka kopuła do występów i to nie pasowało całkowicie. I odtworzono studnię, która mi bardzo tutaj pasuje do wnętrza, bo zamek oczywiście zaopatrzony w wodę musiał być. Trwała ruina, ale ważne, że ruina żywa, bo to jest decydujące, bo tylko zabytek, który jest zadbany, nawet w takiej postaci, w jakiej jest, jest już atrakcją, a po reakcjach dzieci, choćby dzisiaj, no widać te emocje, że te wszystkie jakieś przemówienia, kamery, mikrofony, to dla dzieci nie jest interesujące, ale pójść tam tymi krużgankami, gdzieś tam chwilę spędzić, posłuchać pewnie barwnych opowieści, które będą się mnożyły, no to jest ważne. To jest bardzo udana impreza, bardzo bym chciała z takimi rycerzami powalczyć, wziąć miecz, założyć hełm i się bawić. Tutaj zbieramy grupy o pełnych godzinach i oprowadzamy po naszych ruinach. Opowiadamy historię od czasów piastowskich, ponieważ pierwszy zamek w naszym mieście powstał w czasach piastowskich i niektóre elementy z tego zamku są w dzisiejszej Bryle. I oprowadzamy turystów po komnatach, które udało się odrestaurować w procesie rewitalizacyjnym. W naszych salach, komnatach mamy też małe zbrojownie, gdzie mamy bronię, ale też mamy umeblowane salę książęcą, w której para książęca wita naszych turystów. Staramy się naszą ofertę cały czas powiększać. Chcemy, żeby nasza zbrojownia, tak ją nazwijmy, była coraz większa i przedstawiała duży zakres tej broni od wieków wcześniejszych do nawet współczesnych. Tu nie chodzi o to, że to jest zamek średniowieczny i będziemy się trzymać tych okresów, tylko chcemy zrobić taką wystawę broni.